Cześć i czołem, Mariusz z tej strony. Chyba trochę przegapiłem dzisiaj czas. Według angielskiego czasu jest już godzinę za późno z naszym live'em, ale mam nadzieję, że za momencik zobaczysz, że nadaję na żywo, że wskoczysz na chwilkę, dosłownie parę minutek. O, widzę, już serducho poleciało, widzę, że wskakujecie. Małgorzata Sol jest zawsze chyba pierwsza. Brawo, Małgosia, że wskakujesz tak szybko. Masz jakieś super, hiper informacje u siebie zaznaczone, sposób komunikacji na komórce, bo po prostu widzę cię zawsze w tych pierwszych osobach, które wskakują. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, naprawdę bardzo szybko. Wybaczcie, że dzisiaj później, ale po prostu według angielskiego czasu zacząłem żyć. Także dzisiaj przekażę ci informację, dlaczego my spożywamy awokado i dlaczego to jest takie ważne, dlaczego ważne jest, żeby spożywać awokado. Ja uwielbiam awokado, mam nadzieję, że cię do tego zachęcę. Przygotowaliśmy różne przepisy na temat awokado, podzieliliśmy się już nimi z wami, korzystacie z tego wszyscy, którzy jedzą te awokado z majonezem, z nerkowców czy tam z innych nasion, naprawdę chwalą je. A dzisiaj ci pokażę i powiem ci, dlaczego warto je jeść. Ja lubię tutaj w Anglii awokado z Tesco. Ja po prostu uwielbiam jego smak, jest taki kokosowy, taki orzechowy smak. I kupuję to takimi parami, bo to najlepiej wychodzi cenowo. I generalnie chodzi o to, że awokado jest dobre do jedzenia w momencie, kiedy tak lekko można w nim palce ugiąć. Jak lekko w nim się palce jakby tak wciskają. Nie za mocno, że jak ściśniesz te awokado, to wyskakuje gdzieś z boku, no bo wtedy to już jest przejrzałe. Ale kiedy jest twarde, to ono jest gorzkie. Dlatego warto po prostu przejrzeć sobie te awokado nawet w Tesco i kupić sobie na kilka dni na przykład. Troszeczkę tych twardszych, bo one dojrzewają w domu i troszeczkę takich większych. Te awokado mogłoby jeszcze jeden dzień poleżeć, ale nie mam takich większych na tego live'a, także pokażę ci ten. I dlaczego teraz warto takie awokado jeść? Jest to owoc, kiedyś myślałem, że to jest warzywo, ale jest to owoc. I dlaczego warto to jeść? Od pewnego czasu mówimy ci o tym, przekazujemy informację, że nasze ciało potrzebuje bardzo dużo potasu do wszystkich takich operacji po prostu w naszym ciele. Potrzebujemy mnóstwo potasu, potrzebujemy około 4700 gramów dziennie do wszystkich operacji. I teraz na przykład awokado zawiera tego potasu bardzo dużo, olbrzymie ilości, 800 gram potasu znajduje się w jednym awokado. Oprócz tego potasu to oczywiście są najzdrowsze tłuszcze, jakie możemy spożywać. Jest to wspaniały tłuszcz, który nasze ciało uwielbia. Ten tłuszcz pomaga wątrobie, ten tłuszcz pomaga mnóstwo operacji przeprowadzić, mnóstwo funkcji w naszym ciele. I takie awokado jest po prostu dla nas niezbędne. Zamiast jeść jakieś tam tłuszcze zwierzęce, po prostu spożywajmy awokado. I teraz co jest jeszcze fajnego w takim awokado? On zawiera mnóstwo witaminy C, mnóstwo witaminy K, mnóstwo witaminy E i zawiera mnóstwo witaminy A w takiej formie przed zamienieniem w naszym ciele. Ale jest to witamina A, która bardzo łatwo się zamienia w naszym ciele na tą właściwą witaminę A, której potrzebujemy. Ale wiesz, co jeszcze jest fajne? Wiesz, co jest jeszcze fajne, jeśli chodzi o awokado? One ma specjalny związek, który pomaga pobierać witaminę A z innych warzyw i owoców. Takie cudowne to jest po prostu, taki cudowny owoc, który ma swoje właśnie takie enzymy i te wszystkie elementy, które pozwalają z innych warzyw, z innych owoców pobierać również witaminę A. Dlatego jest to naprawdę cudowny owoc. Jeszcze muszę do tego dodać, słuchajcie, magnez, mnóstwo magnezu, zawiera również witaminę B5. Często nas pytacie, Mariusz, a jak zregenerować nadnercza? Mówiłeś ostatnio o tym, że nasze nadnercza są wykończone poprzez picie kawy, poprzez stres i tak dalej. Co można zrobić? Awokado, słuchajcie, ma mnóstwo witaminy B5, która po prostu uspokaja nadnercza, która pomaga nadnerczom, żeby fajnie tam funkcjonowały, jak również układ krwionośny. Problemy z układem krwionośnym, ale nie tylko. Zamiast mieć problemy z układem krwionośnym, po prostu codziennie jedno awokado, chociaż jedno awokado. Nasz syn Bogdan to zjada chyba 8 dziennie, także on ma wszystkie związki, które mu są potrzebne, po prostu pobiera z awokado, a inne rzeczy to po prostu spożywa z czegoś innego. I teraz tak, aha, tego potasu na przykład jest dwa razy więcej niż w bananach. Mam tutaj ze sobą banany. Banany mają dużo potasu, ale one mają na przykład, jeden banan ma 400 gram potasu, a awokado ma 800, także zobacz, jak fajnie można to w ten sposób spożywać. I teraz tak, w jaki sposób go jeść? Generalnie ten sposób sprawdził się dla nas najbardziej i mam nadzieję, że też z niego skorzystasz. Po prostu kroimy awokado na pół. Dzielimy je na pół, jadąc wzdłuż pestki w środku. Może być, zobacz, taki nawet zwykły nóż. Nawet nie musi być taki, jaki jest te awokado mokre, miękkie. To on nie musi być wcale twardy, ten nóż, bo to fajnie się prześlizguje tutaj. W momencie, kiedy to przekroisz, to po prostu ciach!
i masz już po prostu awokado. Masz awokado, wyskubujemy tą pestkę. Jak wiesz, to można pestkę również zamienić na cudowny pokarm. I teraz dwa sposoby. Jeden, na przykład jeśli chcesz go do sałatki pokroić, to kroisz go po prostu w takie paski tutaj. Najpierw pionowo, później poziomo. Zobacz, jak jest miękkie awokado, to wszystko bardzo fajnie, ślicznie tutaj wychodzi. Potrzebujesz łyżkę i po prostu wyskubujesz to i to wypada ci do sałatki. Czyli po prostu zamiast brać tam jakiś boczek, czy jakiś kurczak, czy jakieś tam inne rzeczy, wrzuć sobie awokado, zakochasz się w tym, zakochasz się w awokado i masz już po prostu awokado. Następnie, jeśli chcesz przygotować sobie jajka, takie jak żeśmy wam się z wami podzielili, to po prostu jedziesz łyżką naokoło po skorupce w środku, jedziesz naokoło i wyskubujesz sobie takie jajko i zobacz, ja po prostu mam sobie jajko z boku. I teraz mnóstwo rzeczy jak zwykle znajduje się tuż przy skórce, także warto też przy tej skórce tutaj wygrzebać to, sobie te rzeczy i masz sobie taki cudowny, naprawdę smaczny posiłek. Mam nadzieję, że Cię zachęcę do tego, korzystaj z tego i skorzystaj z natury. Natura ma dla nas niesamowite rzeczy przygotowane, wcale nie trzeba ich przetwarzać, wcale nie trzeba ich gotować, piec, smażyć i tak dalej, bo te awokado ma już tak niesamowity smak, że po prostu rozpływa się w ustach, rozpływa się w ustach. Dodatkowo chciałem dzisiaj dodać jeszcze informacje, ponieważ ostatnio pytaliście, daliśmy informacje na temat naszej wycieczki do Hiszpanii, przyjazdu do Hiszpanii tylko dla 20 osób i pragnę dzisiaj powiedzieć informacje troszeczkę więcej. I dlaczego taka wycieczka i dlaczego to tak się wydarzyło, że akurat jest taka wycieczka, a nie inna. Wybraliśmy 4 co najmniej sposoby komunikacji z Tobą. Po pierwsze, super hiper darmowy sposób komunikacji, to robimy cały czas i będziemy cały czas robić. Kręcić mnóstwo filmów, czy na YouTubie, czy na Facebooku. Komunikować się z Wami przez e-maile, pisać w Messengerze i tak dalej, i tak dalej. Na tyle oczywiście, ile damy rady. To jest pierwsza forma. Druga forma, ktoś nie lubi przeglądać, nie wiem, nakręciliśmy już kilkaset godzin różnego rodzaju materiałów. Ktoś nie chce przeglądać kilkuset godzin wartości materiału. Napisaliśmy książkę i w pigułce informacje, żeśmy tam wkleili, zrobiliśmy takie podstawy. Napisaliśmy drugą książkę, jest w produkcji, za momencik będziemy mieli drugą książkę. Trzecią formę, którą wybraliśmy komunikacji, to są spotkania na żywo, na które musimy wynająć salę, musimy wynająć, skonstruować całą obsługę, nagłośnienie, kamerzystów, po prostu przyjechać sami z Hiszpanii do Polski czy do Anglii i tak dalej, no to wiadomo, że to musi troszeczkę kosztować, żeby pokryć nasze koszty. To jest trzecia rzecz i czwarta rzecz to jest właśnie ta wycieczka do Hiszpanii, ale jest to wycieczka ekskluzywna. Nie mogliśmy zorganizować wycieczki dla 2000 osób i doszliśmy do wniosku, że po prostu chcemy, żeby to było super ekskluzywna wycieczka, żeby było to super hiper miejsce, taka po prostu super wypasiona willa za kilka tysięcy euro. Chcieliśmy, żeby to były super hiper wypady, wycieczki i tak dalej, wynajęcie autokarów, wynajęcie autobusów i tak dalej, plus nasz indywidualny czas. Czyli pomyśleliśmy sobie, kurczę, to musi być mało osób, żebyśmy mogli po prostu przeprowadzić to spotkanie i dać tą wartość dla osób, które z nami przyjadą, żeby mieć taki prywatny mentoring, żeby mieć z nami to spotkanie i przejść z nami ten cały witarianizm. Dlatego są cztery formy z nami spotkania i Ty wybierasz, którą chcesz. To nie jest tak, że nagle, o Mariusz, zrobiliście wycieczkę i tak dalej, no to taka wycieczka droga, ja już Was nie lubię. No słuchajcie, no nie każdy musi z tej wycieczki skorzystać. Mamy przyjazd do Kuźni Napoleońskiej, gdzie jest super tanio. Następna rzecz to jest książka, która jest super tania, najbardziej tania, super tania, za darmo, jest po prostu oglądanie nas. Za darmo, oglądajcie, dzielcie się i po prostu jesteśmy tutaj dla Was. Także to chciałem dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że będziesz korzystał z informacji, które mamy dla Ciebie. Będziesz subskrybentem naszych kanałów, będziesz z nami tutaj razem, ponieważ mnóstwo osób już z tego skorzystało. Za darmo po prostu oglądając nas przez miesiące, tygodnie i korzystacie z tego, dlatego to jest super, piszecie do nas, jakie macie niesamowite rezultaty. Dobra, dzisiaj awokado, mam nadzieję, że się zakochasz. Awokado. Pamiętaj o tym, żeby było takie lekko miękkie, bo możesz się zrazić w momencie, kiedy zaczniesz jeść twarde awokado, ponieważ ono jest gorzkie, jest niedojrzałe. Także zaczekaj nawet w domu, przytrzymaj je, niech one po prostu dojrzeje i w ten sposób będziesz mógł skorzystać z tych cudów natury, cudownego pokarmu. To tyle na dzisiaj. Ja lecę na swoje wykłady, przygotowuję się do wydarzenia w Kuźni. Przyjechałem, szkolę się po prostu od rana do nocy, żeby mieć jeszcze lepsze możliwości przekazywania dla Ciebie informacji na wydarzeniu. Także to tyle na tą chwilkę. Życzę Wam cudownego dnia. Smacznego przede wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.